Cześć, witam się z Wami dzisiaj serdecznie. Na dworze prawie ciemno, mimo że jest godzina po 15:20. Jest u nas zimno, pada, a ja przychodzę z holem zakupowym. Hol będzie chyba długi, także przygotujcie się na to, bo mam naprawdę dużo rzeczy, które już kupiłam, między innymi na święta głównie, ale nie tylko. I chcę Wam te rzeczy pokazać. Więc tak, zaczniemy od tego, co mam na sobie. Jest to zestaw biżuterii. Założyłam specjalnie, żebyście mogły zobaczyć, jak to wygląda. Do tego też jest bransoletka. O, bransoletka trochę... trochę drażni, bo wiecie, bo to jest ciężkie i to opada w dół. Czyli na górze nam zostaje tak jakby widoczne napięcie, a to, co jest ładne, zostaje na dole. Więc to trochę jest drażniące, ale... no trudno, fajnie jakby to było cały czas na górze. Ogólnie ja to zakupiłam na AliExpress. Zapłaciłam niecałe 4 funty, ma próbę 9,25, z tym, że próbę oni sobie mogą wbić nawet jeżeli jest tylko posrebrzane, więc ja podejrzewam, że to nie jest całe srebrne, może jest tylko posrebrzane, ale bardzo, bardzo ładnie wygląda, bardzo porządnie, tak wygląda wisiorek i kolczyki, bardzo mi się podoba, na Wigilię chyba to sobie założę. I tak, to jest pierwsza rzecz. Powiem, że makijaż dzisiaj mi się nie podoba, jakoś mi nie wyszło, jakoś tak, nie wiem. Trudno, przebolejemy, już nie chce mi się tego zmywać i zmieniać. Dobra, idę po kolei, co tutaj mi leży. Kupiłam maskę, w ogóle byłam w większości sklepów u nas, w centrum handlowym. I w jednym z dyskontów, w Pound Stretcherze, kupiłam maskę właśnie do włosów z tymi niby konopiami. Ona była tylko za funta i jest napisane, że jest bez parabenów, bez sulfatów. Sulfaty to są te sole chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, bez sulfatów. Dermatologicznie testowane, także niby skład ok. Jest tutaj w składzie też niby ten wyciąg. Ja tak mówię niby, bo nie wiem. Jedną kupiłam siostrze, jedną sobie i ja już dzisiaj używałam tej maski. Ona nie jest jakaś tam rewelacyjna, powiem Wam. W tym sensie, że ona nie daje jakoś specjalnie nawilżenia, nie ułatwia rozczesywania, mimo że ją chyba z pół godziny nosiłam na włosach. Jedynie co te włosy to są po prostu takie, nie wiem, puszyste i takie dość miękkie po niej, no to więc może nawilża trochę, skoro są miękkie. Więc może trochę nawilża, ale nie ułatwia rozczesywania. Jak chciałam rozczesać, to wróć mi się włosy i tak plątały. Także to to. I wzięłam też właściwie z tej samej firmy, bo wiecie, to jest XHC i ja ostatnio w ogóle z tej firmy przerzuciłam się na szampony, dlatego że właśnie one są niby bez tej chemii takiej ostrej. Można powiedzieć. I wzięłam też dla siostry, tu widzę, że coś mi się zgniotło, ale chyba nie dziurawe. Wzięłam też dla siostry, jak dojechała do Polski, szampon zielonej herbaty. Nie wiem, jak to pachnie, nie sprawdzałam. Nie wiem. Jak jakieś lizaki. I też jest napisane, że właśnie bez parabenów, bez SLS-ów. I wzięłam do tego też odżywka, odżywka jest ginger, bo to jest zielona herbata, odżywka jest ginger. Nawet nie wiem, do jakich to włosów jest. Jakkolwiek. Do jakichkolwiek, nieważne. Ciekawe, ciekawie pachnie. No i były po funta w funciaku. I ta firma też jest, nawet ja ostatnio kupiłam sobie szampony w aptece z tej firmy. Ale w funciaku ogólnie sprzedają. Więc dalej kupiłam sobie suchy szampon z Batista, ten do właśnie ciemnych włosów, bo jeszcze go nigdy nie miałam, więc słyszałam, że on jest rewelacyjny, więc sobie wzięłam, bo jestem bardzo ciekawa. Pokażę Wam tutaj jeszcze może najpierw z tych prezentów, bo kupiłam prezent pod choinkę już dla dziewczyny mojego starszego syna Morgana i on zostaje tutaj z rodziną, będzie u dziewczyny rodziny, mieszkał gdzieś tam, jadą też do jego rodziny, no nie chcę jechać, nie chcę z matką, widzicie, świąt spędzić z dziewczyną, no i co zrobisz? Nie będę go przecież zmuszała, nie? No i w każdym bądź razie, nie, no, nie mogę patrzeć na ten makijaż, jak mi tutaj, wiecie co, jakoś dziwnie. Coś poszło nie tak. Więc stwierdziłam, że dla jego dziewczyny też kupię jakiś tam drobiazg. I właśnie w jednym z dyskontów B&M, a w B&M to są takie fajne rzeczy, że masakra, no i tanie. W B&M kupiłam taki perfum i to są dwie piętnastki. Taki wiecie wkład, który ładnie wygląda do torebki. Jak ten wkład się skończy, to sobie wkładamy ten drugi tutaj do środka. I to jest z tej firmy Misguided. Misguided to ja kojarzę tylko z ubrań. Nie kojarzę z niczego więcej, więc jestem bardzo ciekawa. Ale opis jest, słuchajcie, wanilia, candy floss, co tu jeszcze? Mask, amber, krystal, cytrusowe jakieś, także i moss, nie wiem, co to jest moss. Więc opis,
to coś dla mnie. Także sama chyba sobie jeszcze polecę i dla siebie chyba też wezmę coś takiego, bo to też było naprawdę groszowe sprawy. Tam nie było pod tym ceny, ale to było na takiej półce, gdzie były dosłownie rzeczy po kilka funtów, więc myślę, że to około 5 funtów chyba nie więcej kosztowało. Także to jej wzięłam. I wzięłam jej też taką paletkę cień dopowy, która jest z Butza. I Profusion. Profusion to firma się nazywa, ale to jest chyba dla Butza. Dla Butza produkowany czy coś, nie wiem. Nie wiem. W każdym razie. Ładne cienie. 8,50 kosztowały. Pokażę wam tutaj, jak to. Taka kolorystka, no bo to jest jednak nastolatka, jakby nie patrzeć, ale widziałam, że tam już coś się maluje. To takie jakieś, wiecie, neutralne, jaśniejsze, takie, nie wiem, kolorki. I w sumie to tylko to. Może tam jeszcze jakiś słodycz czy coś wrzucę i tyle. No dla mojego syna wzięłam standardowo chyba po prostu jakąś tam wodę toaletową Adidasa, bo one pięknie pachną. Też niedrogie są. Chciałam tutaj jeszcze czekoladę. Taką, wiecie co, w Waitrosie? W Waitrosie znalazłam, to jest chyba też dla Waitrosa produkowana, nie wiem. Ale taka fajna, taka wielka, gruba, taka, nie wiem, retro, tak się kojarzy, retro. I okej. Okay. I mam jeszcze tutaj drobiazgi dla przyjaciół swoich. Więc wam pokażę na szybko. Właśnie w B&M-ie już była wyprzedaż kalendarzy tych adwentowych i za 2 funty takie dla dziewczynki wzięłam taki kalendarz adwentowy. 2 funty. To. Wzięłam też taki kubeczek, bo mi się oczywiście spodobało to, że to ma taki super to kubraczek, sweterek. Sweterek, mam jeszcze szedełko, bo to jest czekolada na gorąco i marshmallows, pianki takie są. I taki zestawik. Tak mi się spodobało, że tak wybieram, wiecie co, te rzeczy, jakbym sama dla siebie kupowała i chętnie bym sobie ja to zostawiła, szczerze powiedziawszy. Co? Czekoladę standardowo i świeczkę, bo ona lubi świeczki. To moja przyjaciółka, więc też z tego B&M-a i ona przepięknie pachnie. Tak delikatnie, ale jakiś taki, nie wiem, delikatny perfum, nie wiem, przepięknie pachnie sama. No i znowu sama bym sobie chętnie zostawiła. Dobra. Ok, to prezenty mamy ogarnięte, pokazane i dalej lecimy, co tutaj mam nazbierane. I teraz tak, wzięłam tuż z Max Factora ten 2000 kalorii, chyba już kultowy, jeszcze jego chyba nie miałam nigdy, także sobie zobaczę. A nie będę go jeszcze otwierała, zobaczę za jakiś czas, jak już poużywam tamte, co mam pootwierane. Pędzel sobie zamówiłam z AliExpress. Z AliExpress jeszcze nie wszystko mi poprzychodziło, ale już dość sporo, ale jeszcze nie wszystko. I pędzel jest, powiem wam, on kosztował funt coś tam z kawałkiem. Jest taki zbity, jak używam do bronzera. Już był używany, więc może być brudny. I on jest taka kulka, ale taka szpiczasta dziwna. Jest taki zbity, że ja ostatnio sobie, jak sobie nawaliłam bronzera, no to wyglądałam, jakbym z wakacji przyjechała, już taka była cała brązowa. Także z nim trzeba delikatnie nakładać produkt, ale tak to jest fajny. Miękki i tak dalej, nie ma problemu. Ten pędzelek. Potem co tu jeszcze? Takie połóweczki sztuczne rzęsy. W sumie zapomniałam, bo miałam je nalepić i zapomniałam. Nie nalepiłam. One było też funta kosztowały. Nie wiem, czy one będą ładne na oku. Takie, wiecie, połóweczki, nie? Się okaże. Wzięłam też kępki, ale kępki wzięłam najmniejszy rozmiar, jaki tam był na stronie podany. Nie pamiętam, ile tam było mili, ale napisane 8 mm. Powiem wam, że one się zdają takie króciutkie, ale może tak mi się zdaje tylko. No może tak mi się tylko zdaje, ale chyba nie będę ich nalepiać, bo to jest ciężko, powiem wam. Ja miałam taki zapał do tych sztucznych rzęs, ale powiem wam, że już mi się znowu odechciało te męczenia z tym przylepianiem i w ogóle, także nie wiem. Co tu jeszcze? A jeszcze z AliExpress taki zestaw pomadek matowych wzięłam sobie, to z Beauty Glazed i one kosztowały, o dziwo trochę były droższe, bo 4 funty tam z paroma groszami, ale tak w środku wyglądają i ja już powiem wam, używałam ich wszystkich kolorów i podobają mi się w sumie, oprócz tej jednej tutaj najjaśniejszy, bo ona ma, jeżeli chodzi nawet nie o kolor, tylko o konsystencję, jakoś najgorzej się nakłada, nierównomiernie, jakoś tak niestetycznie wygląda. Jedynie jeszcze można było
do niej wziąć sobie ciemniejszą konturówkę i wtedy ona ją jaśniejszą na środek i taki ładny efekt ombre robiło. I na to błyszczyk to jeszcze dawało radę, ale tak najmniej. Nawet teraz miałam, słuchajcie, jedną z nich na ustach i powiem wam, że już jadłam obiad. I to jest to, co zostało. Bardzo ładnie ona się schodzi. A nawet nie tylko, że jeszcze sporo zostało, nie? Ale chodzi mi o to, że wiecie, ściera się dość ładnie, że nie robi takich, wiecie, grudek nieestetycznych. I nie wysusza ust. Ja mam trochę suche, bo jak może słyszycie, jestem jeszcze przeziębiona, od poniedziałku byłam chora. Teraz to już jest chyba końcówka mojego przeziębienia, już wszystko po prostu schodzi, katar i tak dalej. Więc usta siłą rzeczy mam przesuszone od choroby. No, katar, teraz muszę się wysmarkać. Ale jak pójdę się wysmakać, to przy okazji sobie jeszcze jakąś inną nałożę, żeby wam pokazać. Tom już chyba w ostatnim moim filmie o Spirit Boxa, to miałam Tom nałożoną i na nią błyszczyk i też ładnie wyglądała. To jest taka fajna malinowa. Ta, którą mam teraz, to jest taka trochę za ciepła, jak nie w moje gusty. I nałożę sobie jakąś inną, żeby wam pokazać, jak jakaś inna będzie wyglądała. I wezmę sobie jakąś taką, zobaczymy. I pójdę, bo właśnie już muszę iść się smarkać. Zaraz wracam. Dobra, jestem i pomalowałam sobie taką właśnie już może chłodniejszym odcieniem, czy trochę chłodniejszym. Ładnie wygląda. Tylko jedyny minus, jaki one mają, bo mają minus, że one się lepią. One się też klepią, ale powiem wam, że wyjątkowo jakoś mi to nie specjalnie przeszkadza w tych pomadkach. Podobają mi się i tak jak tak mam usta, to jest ok. Dopiero jak je złączę, to one się lepią, ale naprawdę mi to jakoś nie przeszkadza wyjątkowo. Aha, no i wziąłam sobie, zrobiłam tutaj, żeby wam pokazać, jakie są kolory tych pomadek. Jeszcze spróbuję za chwilę, gdyby tą najjaśniejszą ewentualnie nałożyć na inny kolor tu na środek, żeby rozjaśnić. Może tak się sprawdzi. I powiem wam, że z tych wszystkich kolorów jedynie ten mi nie odpowiada, bo on jest taki za ciepły. A wszystkie pozostałe ślicznie wyglądają na ustach, więc jeszcze zrobię przerywnik i spróbuję tą najjaśniejszą na środek położyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, tak to wygląda. No nie wiem, no lepiej niż samo to, bo samo to, jak już mówiłam, to takie smugi zostawianie nieestetycznie wygląda. Więc okej, niech sobie na razie chyba będzie, może jakoś się tam, nie wiem, a tą jedną na pewno oddam, zabiorę do Polski, ktoś tam sobie weźmie. Tak to są fajne. Fajne są i dobra, idziemy dalej. AliExpress też zamówiłam esencja krem z Wonder, z tej mojej ulubionej, ukochanej serii, z której mam, no wiecie, esencję tą z jagód. I to jest krem, nie wiem czy on, nie czy jest na noc, czy na dzień, czy co, every morning and evening. A no to wyjaśniło się, rano i na wieczór. Na oczyszczoną skórę oczywiście. Wklepać sobie tak w buzie, na szyję. I że można, i że poczuję, że mogę poczuć, jak on mi odżywia sód, czyli sód, soothing, no mówcie. Poczuję, jak on mi odżywia i łagodzi skórę. Także taki krem. I on, nie pamiętam, ile kosztował, ale ja powiem wam, zamówiłam jeszcze cały taki set z serii, ale mi nie przyszła już ponad miesiąc, także boję się, że tamto mi gdzieś nie przyjdzie. No a to słoiczek wygląda tak. Taki po prostu szklany. 50 chyba, tak, 50 gramów. Także będę używała, jak tylko skończę to, co mam aktualnie otwarte. Wziąłem jakąś maseczkę taką w piemie. Ginger. No, ginger. Mówcie. Imbir, ludzie. Imbirową, także ona jest jakaś radiating, rozświetlająca chyba. I słuchajcie, na co ja trafiłam w PM-ie. Paletka Nexa i to jest paletka do całej twarzy. Za grosze. Jak za darmo. 4,99 chyba? Coś takiego? No po prostu ja chyba się wrócę jeszcze do tego sklepu Wicked i ja chyba wezmę ich więcej. Więcej chyba wezmę tych palet. Pokażę wam w środku, jak to wygląda. Nie wiem, to by się opłacało wziąć, słuchajcie, chyba zawieźć do Polski na sprzedaż, nie wiem, wystawić gdzieś. Ale wygląda naprawdę bajecznie. Okej. Nieźle, ale słuchajcie, nie połamało się na szczęście.
I jest tak. Jest rozświetlacz, jest jakiś chyba taki róż oświetlający z tej strony, tak przynajmniej wygląda. Są dwa bronzery, no i cień do makijażu oczu. Za takie grosze szok. Zostawię na razie, jeszcze nie będę jej ruszać, może coś gdzieś już taki plan mały mam na nią, więc ją na razie odkładam. I co chciałam powiedzieć jeszcze oprócz tego? Chciałam was, bo wiesz co, tak myślałam sobie, czy zrobić jakiś makijaż sylwestrowy, znaczy propozycję jakiegoś makijażu sylwestrowego, chociaż powiem wam, że jak się zastanawiałam, to nie mam pomysłu. Bo to teoretycznie nawet ten mógłby być sylwestrowy, tylko że ten nakład mi nie wyszedł, ale tak wiecie, powiedzmy, ja mam wrażenie, że na co dzień się maluję tak jak inni na Sylwestra. W każdym razie. Jeżeli byście chciały taki makijaż, propozycję tego makijażu, to mi tylko dajcie znać w komentarzu. Wzięłam jakiś taki dla dziewczynki. Balsamik do ust, taki wiecie, w jakimś smaku takim lodowym czy coś. I wzięłam też jeszcze balsamik, bo to za grosze było. I były z Malibu trzy takie, w trzech takich smakach. I też za grosze, chyba za funta. Ta jocha. Tu wam pokażę za chwilę, bo mam trzy palety z Revolution, które za grosze jak za darmo kupiłam. Ale wam chyba na koniec o nich opowiem. Mam jeszcze kolczyki z AliExpress. I to są kolczyki, no plastikowe, ale tak mi się spodobały. I powiem wam, że o dziwo nawet mnie uszy nie bolą po nich. Nic mi się nie... Uwielbiam te gwiazdy, uwielbiam te kwadraty. Jedynie nie podobają mi się to takie jakieś ala księżyce. A te po prostu są świetne i one na pewno kosztowały poniżej funta. Bardzo fajne kolczyki. Co tu jeszcze mam? Mam dwie pary kolczyków, takie sobie wzięłam. Te z AliExpress białe i takie jakieś czarno. Kolorowe takie czarno, coś tam grafitowo jakieś takie. Takie za, tam też za grosiki kolczyki. Mam tutaj wisiorek, też z AliExpress. Takie serduszko, to w ogóle było 30 pensów chyba kosztowało, tylko to jest kolor rose gold i on trochę wygląda jak taka rdza, tak mi się kojarzy, by był po prostu rdzawy, także takie coś. A, i mam jeszcze tutaj na palcu, słuchajcie, z AliExpress też pierścionek, który kosztował niecałe 2 funty. On nie ma żadnej próby, chyba jest zwykły metalowy, ale tak przepięknie wygląda, tak się błyszczy, że naprawdę koleżanka jak zobaczyła, to myślała, że jakieś zaręczyny były. Przepięknie wygląda ten pierścionek. Co tu jeszcze? Dwie tutaj rzeczy mam, bo wzięłam też właśnie z tej firmy XHC olejek do włosów, serum to się nazywa i to jest serum jakieś takie nabłuszczające, antyfryz. I też, że niby nie zawiera silikonu i zawiera ekstrakty z olejku arganowego, także też jestem ciekawa, czy fajne będzie, też za funta przecież było, nie? I wzięłam też eyeliner z Rimmela i on też był za tam naprawdę za groszowe sprawy i on jest niby 24 godziny, że się utrzymuje. Ciekawa jestem, jak to będzie z tą trwałością i powiem wam, że ja wolę takie właśnie w pędzelku, nie takie, ja wolę takie sztywne eyelinery, nie takie mięciutkie i ten ma taką końcóweczkę dziwną, bo z jednej strony jest szeroka, że można tą kreseczkę zrobić szerszą, a z drugiej strony jak sobie przekręcimy, no to jest to można taką wąziutką zrobić i bardzo fajnie się sprawdza, bo dzisiaj sobie pomalowałam. Chyba jak mi dziś oko zawiło na dworzu, bo dzisiaj jest taka zimnica, że masakra, to chyba już trochę zblad, ale nie star się do końca, o dziwo. I na razie jest w porządku, zobaczymy jak dalej. A tylko problem jest, że długo schnie, bo jak ja sobie już nałożyłam tą kreskę, jeszcze coś tam pochodziłam, coś porobiłam i potem wzięłam zalotkę, to mi się zalotka, to mi wiecie, się odbił mi się na zalotce, jeszcze był mokry, także no trochę za długo schnie jak na mój gust. To co? No i przejdziemy do palet. Słuchajcie, była taka promocja na Superdragu. Bo wiecie, ja mam tą jedną paletę z lat 80. A były trzy w zestawie i stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć cały zestaw do kolekcji. I patrzę, że one są po 5 funtów. Po 5 funtów. Każda z tych palet kosztowała 5 funtów. I jeszcze była promocja 3 w cenie 2. Czyli za te 3 palety dałam 10 funtów. 50 zł za te 3 palety. No i są dwie właśnie z tej kolekcji lata 80. już mam. Tu są lata 90. A tutaj są 00, to 2000. No to chyba tak, nie? Chyba 2000, skoro 00.
No. To wam teraz pokażę w środku, jak to wygląda. I trzecia paleta to jest po prostu taka Pride. I to mi się dzisiaj pomalowałam i to właśnie mi to nie wyszło. Ale okej. Okay. Pomijmy ten fakt, że nie zawsze wychodzi. Ale kolory ma ogólnie przepiękne, bo takie... No, dużo podobnych do ciebie kolorów, bo tak to wygląda. Kolorów ma dużo, to jest po pierwsze. I dużo takich bardzo, widzicie, te błyski są bardzo do siebie podobne, te takie jasne tutaj. Ale to nie przeszkadza w niczym. Taka paletka. Kolejna, te lata 90. Aby miała kolekcję. No oczywiście pudełeczko takie podobne jak tamto. I ona jest taka fioletowo-różowa. O. Ale też ładne kolory. Jak najbardziej. I trzecia. No też oczywiście podobne pudełeczko. To są chyba te lata właśnie. Chyba 2000 na to wychodzi. Skoro 00. I to już są takie brązowo-żółto-pomarańczowe, nie? Takie właśnie, takie miodowe, patrzcie, ja ostatnio taka miałam świrusa na punkcie tych miodowych kolorów, z tego by się ładnie coś by się ładnie skleciło, złoto-adotne coś, bo nawet nie dotykałam tych cieni. O, jakie ładne. Ładne złoto, o, kremowe, piękne, a jak błyszczy, szok. No ciekawe. Nie mam pomysłu w ogóle, jeżeli chodzi o makijaż sylwestrowy. Powiem wam, że nie mam pomysłu w ogóle, jaką kolorystykę przybrać, bo wiecie, chciałoby się coś wyrazistego, ciemnego, błyszczącego. Także nie wiem. Dobra, pokazałam chyba już wam wszystko z takich najistotniejszych rzeczy, bo jeszcze tam parę takich pierdółek kupiłam tam mojemu tacie, jakiś tam, wiecie, maść tych tygrysa chciał, propolis, no to już nie będę wam takich, wiecie, już mało istotnych rzeczy pokazywała. Więc chyba już wszystko pokazałam. Nie było wcale tak źle, 22 minuty. Dobra, i chyba żegnam się już z wami i widzimy się, mam nadzieję, że już niedługo w następnym filmiku. Pa, buziaki!